Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku z Clasha i dzisiaj ponownie deki widzów. Dzisiaj będę grać deckiem Rycha. Rychu zaproponował mi taki deck: Pekka, Wizard, Bomber, Lumberjack, Tornado, Fireball, Zap i Elitarni Barbarzyńcy. O, deck kosztuje 4-1, jestem ciekawa, jak mi w ogóle pójdzie. No i co, muszę sobie zrobić dwa najważniejsze ulepszenia, czyli ulepszyć Bombera na max level i Tornado na max level. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie być na odcinku, tak, Rychu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, to zostawcie swój deck w komentarzu, a może jutro to właśnie wasz deck pojawi się na odcinku. Także ja już nie będę przedłużać, lecę z pierwszą walką, mam aktualnie 6100 pucharków. Po wczorajszym odcinku udało mi się trochę tych pucharków podbić. Na końcu otworzymy sobie tą najlepszą skrzynkę w grze. Na ten moment aktualnie, bo można z niej wydropić czempiona. W ogóle taka ciekawostka, wczoraj jak otwierałam właśnie tutaj skrzynki i z Golden Chesta wypadł mi Skeleton King. Czempion mi wypadł, także wow, duże zaskoczenie, ale to Wam wrzucę później na społeczności. No i tak jak mówię, nie przedłużam, lecę z pierwszą walką. Trzymajcie za mnie kciuki, widzowie. O Jezus, powiem Wam, że nagrywanie około 9 rano nie jest takim zbyt dobrym pomysłem, bo człowiek jeszcze jest ledwo przytomny. Także, o, tutaj kolega ma już nowego Tower Skina. Także szybki jest ten koleś, że on ma po prostu takiego nowego Tower Skina już. Ojejku, no nie mam za bardzo co zrobić. Nie wiem, czego mam się spodziewać, bo rusza na mnie złoty kanon. O! Dobra, daję Fireballa. O nie! Zginął! Dolec na drugą stronę. W takim razie. Z elitarnymi barbarzyńcami. No i zobaczcie sobie. No ja teraz nie mogę wykorzystać Zapa na armię szkieletów, bo musiałam wyrzucić Zapa na te szkieleciki. A, kurde, no. Ale jeszcze nic nie jest stracone. Jeżeli to dobrze rozegram, to będzie, wiecie, będzie gitara. W ogóle mogą pojawić się cięcia, ponieważ mam kaszel i jak za dużo mówię, to po prostu kaszle. Także jak zobaczycie jakieś cięcie, to wybaczcie mi, to po prostu musiałam wyciąć mój kaszel. O, dobra, lecimy. O, pojawił się tutaj Skeleton King. Powiem Wam, że ciekawy deck. Mortar, Skeleton King, no nie wiadomo, co mnie jeszcze może tutaj spotkać. Co mnie tutaj może... O kurde! O kurde! Wow. No nie spodziewałam się, że tutaj będzie w ogóle... jak on się nazywa? Inferno Dragon. No nie spodziewałam się, dobra. Zap chyba jednak był dobrym pomysłem. Lumberjack trochę zamieszania zrobił, tylko gdyby mi ten Wizard jeszcze... Proszę, proszę, Wizard! Błagam! Dwa razy Eli, więc możemy już trochę przycisnąć. Będę się teraz bronić przed dartem. Ajaj, trochę go źle postawiłam. Bardzo go źle postawiłam, a on się będzie i tak bronić mortarem. Więc ja po prostu... O, albo Skeleton Kingiem. Można i tak. Wow! A, mój Fireball przez to, że jest na 12 levelu, kochani. To widzieliście, co się z nim stało? Ajajaj. Ajajaj, co się z nim tam kurczę stało? No ja teraz muszę tutaj wykorzystać Zapa, a on za chwilę mi wyrzuci armię szkieletów, nie? No i to jest właśnie kurde to. To jest właśnie kurde to. I za chwilę mi znowu wywali Fireballa. Na mojego Wizarda. Ej, Jezu, dlaczego nie stawiam żadnej karty? LOL! O nie. O nie! Musimy zrobić coś takiego. Ajajaj! No, powiem Wam, nie jest za ciekawie. Nie jest za ciekawie, widzowie. Bo raczej to przegram. Raczej to, kurde, przegram. No, Rychu! Twój deck to wiesz. Nie jest taki super, jak myślałam. O matko. O kurde. Powiem Wam, niezły Rychu. Niezły Rychu Peja. No dam zapal. To jest taki zap, wiecie. O, za chwilę mi rzuci Fireballa.
No właśnie. I on po prostu mnie za chwilę wykończy. On za chwilę mnie wykończy. Nie mam takiej siły przebicia, wiecie, widzowie? Nie mam takiej siły przebicia tym deckiem. No dobra. Pojawił się tutaj. O nie! Mortar się mi skupił na wieży! O nie! Kurde! Dobra. Lecę z drugą walką. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Kurde, no! Zobaczymy. O, chyba mi się trafił jakiś koks, bo dwie osoby oglądają jego, a trzy osoby oglądają mnie. Ale wiecie, on jest takim mega koksiurkiem na 100%, więc... Aj, obawiam się. Obawiam się, potem sobie ogarniemy jego profil. Ej, ale ja tak ubolewam nad tym, że mam wizarda na levelu 12. Oj, widzowie kochani, przecież... Ona mi się za chwilę bestia ukryje, no właśnie. Ona mi się ukryje. Ale ten wizard trochę tam się skupił na tej wieży, nie? To jeden plus. I wyrzucam elitarnych barbarzyńców, moją tajną broń. Zobaczymy, czy pojawi się armia szkieletów. Nie, pojawił się goblin. Okej. O Jezu, przecież ja też mam elitarnych na 13 levelu. Kurde. Ale nie poddaję się. O Jezu, trzech klanowiczów mnie ogląda. I widzą, jak ja po prostu to wszystko przegrywam. To jest takie smutne. To jest takie smutne, widzowie. Ajajaj. Kurde. Moje zagrywki tornadem to po prostu jest mistrzostwo świata. To jest po prostu mistrzostwo świata. Ja oczywiście gram tak, że nie mam eliksiru. Ale to już jest po prostu standard. To już jest standard i to się chyba nigdy w moim graniu nie zmieni. Że ja po prostu zawsze będę grać tak, że zawsze będzie mi brakowało eliksiru do obrony i do ataku. Aj! Ale to nic. Lecę z Wizardem. Teraz będzie dwa razy Eli. Czekam na jego Royal Gianta. A, okej, w ten sposób. No dobra. No dobra. I nie ma już Wizarda. I nie ma już Wizarda. Dobra, może się jakoś tak obronię. Zobaczymy. I zobaczymy! W końcu mi się udało to tornado walnąć. Dobrze. Ale będzie mnie blokować za każdym razem. Co jest? Co jest? Widzowie, co jest? Zlecę z Fireballem. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie i ja jak zawsze to wszystko przegram. No, ale cóż. Tak już po prostu w życiu jest. No i ukryła mi się. On ma lighta. Jezu, jak ja postawiłam tego bombera idealnie pod lighta, nie? To jest niepojęte. Co ja robię. O matko. Naprawdę. To się kurde dzieje. Nie, widzowie, ja już akurat tutaj na ten deck nie mam kompletnie szans. Bo za chwilę wyrzuci mi Royal Gianta. On jeszcze tutaj ma Archer Queen. Jak ona się po prostu ukryje, to moją pekkę biedną zje, nie? Więc to jest po prostu smutne. Chyba, żebym zrobiła jakiegoś potężnego kombosa. Tylko jak tutaj zrobić takiego kombosa? Jak to zrobić? Widzowie, jak to zrobić? No właśnie. Aj, nie uderzył. Nie uderzył. Jezu, za chwilę będzie 3 razy Eli. On mnie za każdym razem tak fantastycznie blokuje. Tak fantastycznie mnie po prostu blokuje, nie? A, ukryła się. Ukryła się bestia. No, wyrzuci mi lighta.
I to już po prostu jest koniec. To już jest koniec, ja mogę się poddać. No ale cóż, tak bywa, prawda? Nie zawsze da się wygrać. Widzicie, niby jest tutaj Pekka w deku, ale kompletnie nie mogła dotrzeć do wieży, nie? Ale cóż, otwieramy sobie teraz na końcu tą skrzynkę. Zobaczymy, jaki champion wypadnie. Jestem ciekawa. Legendarny. Dzika karta. I uwaga, jaki champion. Oby Golden Knight. O, Skeleton King. Okej. Może być 3 na 8. Nie jest aż tak źle. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie być na odcinku, to po prostu napiszcie komentarz, a może jutro się pojawicie. Także ja się z Wami żegnam i do usłyszenia jutro. Bajo.